Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj następny unboxing na kanale. Jest to rewolwer czarnoprochowy. Bardzo fajny model, który od dawna mnie interesował. Jest to rewolwer Colt Navy. Tutaj macie scenerię, jak Navy to znaczy, że przeznaczony dla marynarki wojennej, chociaż nie do końca, później to sobie tam wyjaśnimy. Cóż mogę powiedzieć, sytuacja obecna pokazuje, jak bardzo ciężko jest kupić rewolwer w tej chwili. Dlatego postanowiłem, jeszcze póki był dostępny i w miarę rozsądnej cenie, go zakupić, chociaż nie planowałem tego, tak powiem szczerze. No model ten, zawsze chciałem go mieć w swojej kolekcji, a czemu, to powiem Wam trochę później. Ok, bierzemy się za odpakowywanie tej paczki. Tniemy. Paczka trochę przeleżała z tego względu, że nie miałem za bardzo czasu, żeby ją odpakować. Jak widzicie, ogólnie pogoda jest piękna. Jestem gdzieś tam na wyjeździe w tej chwili. Jest druga połowa listopada i patrzcie, jak świeci słońce. Także naprawdę jest cudownie, jeżeli chodzi o pogodę. W pasce tu mam jeszcze inne rzeczy, które zamówiłem. Są to takie race do pistoletu hukowego, ale to nie będę Wam o nich opowiadał. Nie to jest istotne. O, jeszcze taka tego typu raca. Także to będzie inny filmik na ten temat. Myślę, że coś nagramy. I zobaczcie. No, pistolet Piety przychodzi w takim samym opakowaniu jak mój poprzedni rewolwer, czyli Colt Cattleman Single Action Army. No i cóż, na pudełku mamy, tak jak widzicie, Colta Pattersona. Tu dzięki właśnie widzom się tego dowiedzieliśmy. Jest to jeden z pierwszych Coltów na rynku, ale w środku będzie zupełnie coś innego. Będzie Colt Navy kaliber 44 cale. No nic, odpakowujemy, nie przedłużając. Aha, tu mamy napisane Colt Navy Young 44 cale, jest to kaliber i stalowy, czyli wykonany ze stali. Proszę, zobaczcie pudełko, tutaj już mamy jakieś małe uszkodzenie, czy to tak powinno być. Chociaż nie, no tutaj coś widzę, jest ewidentnie ruszone. Dodatkowo mamy reklamę rewolwerów firmy Pieta. Wszystko leci, bo mamy akurat dosyć duży wiatr. Tu na samym wierzchu, jak widzicie, jest instrukcja obsługi i to taka dosyć gruba. Zobaczmy, czy jest coś po polsku w takim razie. No, z tego co widzę, to nie. No nie, jest po języku angielskim, ale dobra. Można sobie to przejrzeć. Zobaczcie, pudełko jest takie styropianowe i otwieramy. No i proszę, okazuje nam się rewolwer. Jak widzicie, chociaż jeszcze nie widzicie, bo jeszcze go nie otworzyłem. Tym razem jest to rewolwer w oksydzie. Czarna oksyda. Teraz go wyjmę z tego worka. Czekajcie, żeby to nam nie pofrunęło. Przyłożymy to czymś. Zobaczcie. Czarna oksyda. Czekajcie, żeby tam ktoś nie zobaczył, że znowu wyjmuję. Bo tu jestem w takim miejscu. No super on wygląda, powiem Wam. Od razu. Jestem przyzwyczajony do krótszej lufy. 5,5 cala. Tu mamy 7, tam dokładnie 20 coś, z tego co pamiętam. Czyli prawie 8 cali lufa. No pięknie, pięknie, no super, super, super rewolwer. Od razu trzyma się go w ręku po prostu kapitalnie. Kapitalna sprawa. I od razu co Wam mogę powiedzieć, czyli tak, no rufa oksydowana na czarno. Tu mamy pobojczyk do ładowania kul, czyli możemy sobie, nie musimy mieć maszyny do ładowania, możemy sobie pomóc tym pobojczykiem, tak samo jak w Remingtonie.
Zobaczcie, bębenek grawerowany. Tutaj jest, prawda, wygrawerowane z tego, co tam gdzieś doczytałem, jakaś bitwa morska w Campesz, chyba tak to się nazywało. Nie pamiętam dokładnie. Rama zupełnie inna niż do tej pory pistoleta, rewolwera, które wam pokazywałem, czyli rama otwarta. Tutaj, prawda, kiedy wyjmiemy ten klin i zdejmiemy, no to nam się cały pistolet rozłoży na dwie części. Także nie tak jak w Remingtonie i nie tak jak w Cattlemanie, gdzie rama jest zamknięta i, prawda, wyjmujemy bębenek z osi. No cóż, tutaj widać, że rama jest hartowana ogniowo. Jest to rama stalowa. Oczywiście występują też ramy na przykład z mosiądzu. No niestety, czy niestety, no ja chciałem akurat ramę stalową, żeby była mocniejsza. Mosiądz, wiadomo, jest troszeczkę słabszy. No i tańszy, ale tutaj mówię, no nie jest to duża dopłata, żeby mieć ramę stalową. Chciałem też okucia niklowane, ale niestety nie było już takiego modelu. Był model z okuciami z mosiądzu. Jest to tak zwany no szczotkowany mosiądz, znaczy polerowany mosiądz dokładnie. On już ma takie tutaj ślady przebarwienia, które nie za bardzo mi się podobają, no ale cóż, tak wygląda mosiądz, może się to uda jakoś odczyścić. Zobaczcie, jeszcze sobie dokładnie, tutaj mamy w tym rewolwerze mamy muszkę, która jest jakby na stale przytwierdzona do lufy, znaczy no tak jak każda muszka w tych rewolwerach, ale nie mamy szczerbinki, szczerbinkę mamy, prawda, wtedy, kiedy tutaj naciągniemy kurek i na kurku ta szczerbinka nam się tutaj pojawia. Także ciekawe rozwiązanie. No weźmy, może zdejmijmy tą karteczkę, bo nam tutaj przeszkadza. No pięknie to wygląda. No tutaj tak samo rękojeść z drewna orzechowego, tak jak poprzednie rewolwery. No fajnie, że jest to ten dłuższy rewolwer z dłuższą lufą, bo takiego nie miałem w swojej kolekcji. Teraz go będę miał. Jeżeli chodzi o wyjmowanie bębenka, to trzeba wyjąć ten klin tutaj, aby się do niego, aby go po prostu wyjąć. Zdejmujemy lufę i wtedy możemy zdjąć też z osi bębenek. Nie będę wam go na razie pokazywał, jak będę go opisywał bardziej, to wam wtedy to powiem o nim. No cóż jeszcze mogę powiedzieć, wieje wiatr, będziemy szybko, że tak powiem, zaraz się zbierać, ale dlaczego chciałem akurat ten model? No z tego względu, że jest to model 1852, czyli tak naprawdę konkurent, jeżeli chodzi o Remingtona w wojnie secesyjnej, chodzi o wojnę domową w Stanach Zjednoczonych. I tymi rewolwerami przeważnie, trochę już wiekowymi jak na tamte lata, bo po prostu one powstały wcześniej niż Remington. Remington powstał 6 lat później. Tymi właśnie rewolwerami walczyli konfederaci. Żołnierze Unii mieli nowiutkie Remingtony, które widzieliście się bardzo łatwo zdejmowały i łatwo było je przeładować. A konfederaci no, korzystali przeważnie jeszcze ze starych Coltów, czyli właśnie z tych Coltów. One jeszcze, duża większość tych Coltów była wyprodukowana w kalibrze 0,36 cala. Także dużo niższy kaliber niż Remingtony i żołnierze Unii mieli znaczną przewagę. To właśnie te Colty, tak jak mówiłem w którymś filmiku, żołnierze Konfederatów wymieniali na właśnie Remingtony. Dawali nawet kilka sztuk za to, żeby mieć Remingtona. Ja chciałem po prostu porównać te dwa rewolwery, które jakby w jednym czasie ze sobą konkurowały. No, notabene, porównując to jeszcze ten rewolwer do innych rewolwerów Samuela Colta, to był to rewolwer najbardziej przez niego lubiany. Jeszcze, że tak powiem, za życia wyprodukowany, bo na przykład Colt Peacemaker, który wam już pokazywałem, został wyprodukowany już po śmierci Samuela Colta i był on najpopularniejszym rewolwerem, a ten znowu rewolwer był najbardziej lubianym rewolwerem przez Samuela Colta, no i chyba takim drugim pod względem popularności, jeżeli chodzi o rewolwery. Bardzo dużo tych Coltów pojawiło się w filmach o Dzikim Zachodzie,
No był on przez długi okres czasu produkowany i bardzo dużo sztuk tych modeli też trafiło do Europy. Z tego co pamiętam, to gdzieś tam w Anglii próbowano nawet otworzyć produkcję tych rewolwerów. No i jeszcze ciekawa rzecz, ten Colt był wpisany też jako broń, która występowała w Powstaniu Styczniowym. Powstanie styczniowe zaczęło się właśnie mniej więcej w tym samym czasie, co wojna secesyjna w Stanach, czyli tam wojna chyba 1861 do 1865, a powstanie styczniowe 1863, z tego co pamiętam, w styczniu chyba, tak. No i te kolty gdzieś tam się przemyciły, prawda, do polskich powstańców, no i pomagały walczyć z caratem, z Moskalem. Były one też używane w tym czasie. Tu mamy numer seryjny tej broni. Prawda? No tutaj mamy dokładnie nazwę firmy, czyli Pieta, Made in Italy, czyli wyprodukowany we Włoszech. No ten pobojczyk też jest hartowany, widzę, ogniowo, ze stali. No i tu mamy ciekawostkę. Jest to rocznik 2019. Chociaż kupiłem go w tym roku. Czyli no, roczek sobie gdzieś tam poleżał. No, ale jest widać, jest chyba nieużywany. Jeszcze sprawdzę. Prawda, tutaj mamy, jak naciągnąłem. No trudno powiedzieć, ale myślę, że raczej nie był nieużywany. Prosiłem też ludzi, którzy to sprzedawali, żeby to był taki rewolwer, który naprawdę jest nowy. No i z tego co widzę, tak jest. Raczej, chociaż powinien on być moim zdaniem bardziej nasmarowany. Nie ma tego smaru, który zawsze się spotyka w nowych rewolwerach. No i tutaj ten osad na tym mosiądzu, no tak trochę mnie tutaj to też martwi. Tu zobaczcie. No nic, po prostu bardzo piękny rewolwer. Ładnie to wygląda. Zobaczymy, jak się będzie spisywał na strzelnicy. No powiem wam, nie chcę go tutaj rozbierać. Są warunki dosyć takie, no niezbyt dobrze, że tak powiem. Tutaj nawet stoję na nogach, na dużych kamieniach. Także przy okazji, jak będę omawiał ten rewolwer gdzieś tam bardziej szczegółowo, jak będziemy z niego strzelać, to pokażę wam, jak się go rozbiera, jak się go ładuje i wszystkie związane z nim rzeczy, jakiej naważki używać, tego typu rzeczy. No popatrzmy. No, mechanizm sam chodzi bardzo płynnie, bardzo lekko. No ten bębenek czerniutki z grawerem, no naprawdę super to wygląda. Jeszcze wracając, z czego ja kupiłem kaliber 44, no taki był akurat dostępny. No i też ze względów takich, że po prostu no, mam te wszystkie rewolwery swoje dwa w kalibrze tym samym. I żeby po prostu było mi prościej kupować do nich kule, przebitki i te inne rzeczy, no to wybrałem 44, chociaż tak naprawdę no duża większość tych rewolwerów została produkowana w kalibrze 0,36. No i to też miało wpływ na to, że był ten rewolwer dosyć wytrzymały. Bo wiadomo, przy takich samych parametrach, wielkościach rewolweru, kiedy mamy kaliber 36, no to ta stal w środku jest grubsza. Ale powiem szczerze, tutaj to nie będziemy z niego strzelać tak jak na wojnie aż tyle, także myślę, że spokojnie ta 44 no, będzie służyła dosyć długo. No nic, dziękuję wam wszystkim w takim razie za obejrzenie tego szybkiego unboxingu. Chciałbym wam jeszcze go pokazać, bo oczywiście jak zwykle kręcę tym rewolwerem i nie macie możliwości dokładnie go sobie zobaczyć. Dlatego pokazuję go wam jeszcze raz dokładnie. Proszę spójrzcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to widać. Ta hartowana stal ogniowa fajnie wygląda. Także no
ładny sprzęt, aby się tylko dobrze spisywał i aby był celny, jak to mówią, prawda? No, także następny w kolekcji, bardzo się z tego cieszę, chociaż tak naprawdę no, wysupłałem na niego ostatnie oszczędności, ale powiem Wam, że ta sytuacja, która w tej chwili się jest w Polsce, czyli no, brak dostępu do czarnoprochowców. Dziś one są szybko wykupywane. Pojawiają się na chwilę w sklepach i za chwilę ich nie ma. No nie wiem, co się dzieje. Po prostu no, cieszy, z jednej strony to cieszy, że coraz więcej osób się tym zajmuje. A z drugiej strony no, trochę słabo, że ten wybór jest coraz mniejszy tych rewolwerów. Także jeżeli możecie, to kupujcie jeszcze co tam jest w sprzedaży, bo powiem szczerze, nie wiadomo jak to będzie dalej. Zapraszam w takim razie do subskrybowania kanału, dodawania łapek w górę, ocenienia filmiku. No i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!